Za tobą pierwsze spotkanie z Oliverem McCallem. Jak wrażenia? Normalnie, normalny, poważny mężczyzna, dorosły, także wypowiadając się z dużym szacunkiem, zresztą byłem tak jak i ja, także naprawdę okej. Dobrze, usłyszałem, że powiedziałeś do niego, że też nie lubisz takich pozowań face to face? Nie lubię, no bo nie lubię, tego dla mnie to jest trochę śmieszne, no ale zrobiliśmy to dla reklamy tej walki, tak? No ale to... Wiadomo, ja nie muszę patrzeć w oczy, żeby dać sobie wszystko w ringu. Mówisz do niego cały czas per pan, o nim, per pan, po walce, jeśli wygrasz dalej, tak będziesz kontynuował to z takim dużym szacunkiem do niego podejście? Oczywiście, jak najbardziej, no to jest, nie dość, że jest starszy ode mnie, tak, dużo, poza tym jest utytułowanym bokserem i jest przede wszystkim jako człowiek, jest normalnym człowiekiem, takich ludzi szanuję, lubię i jak najbardziej, czy wygram, czy przegram, zawsze będę mówił per pan. Chyba, że zaproponuję przejście na ty, tak? Och, to już było super. Jak wyglądały te przygotowania, część ich warszawska? Bardzo dobrze. Jestem zadowolony, ciężkie treningi, jestem dobrze przygotowany, sparingi. Ostatni tydzień już u siebie tam przygotowywałem się z trenerem moim w Gdańsku, także myślę, że jest okej. Okay. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w ringu. Żeby to przełożyć, przerzucić wszystko, czego się nauczyłem w ring, i będzie okej. Okay. Forma życia jest na najważniejszą do tej pory twoją walkę? A tego już nie powiem. Jest dobra, tylko źle powiem. Jestem pewnie dobra, jestem zadowolony. Jestem dobrej myśli. A zobaczymy coś, czego wcześniej nam nie pokazywałeś w ringu z okazji tego, że no, walka tym razem o dużo większą stawkę jest? No, na pewno będzie, no, nie, że dużą stawkę, nie, że dużą stawkę, po prostu jest ciężki zawodnik, trzeba go rozpracować, trzeba go oszukać, naprawdę trzeba bardzo dużo myśleć, to nie jest black to, tak? Jest doświadczony zawodnik, on nigdy nawet nie leżał, nawet rozcięcia nad okiem nie miał, także naprawdę dobra obrona, trzeba będzie oszukać i być naprawdę uważnym na ataki z tej obrony, tak? To o tej dużej stawce myślałem, że jeśli wygrasz, to otworzą się przed tobą całkiem nowe możliwości. No dokładnie, ale do każdej walki podchodzę tak samo, czy jest zawodnik taki, czy inny, dla mnie jest zawsze tak samo bardzo ważna.